No, witam wszystkich serdecznie moich widzów na kanale Urbex Paranormal. Powiem wam, dostałem namiary od pewnej osoby, że jest dom. Tylko jak to wygląda w środku, ta osoba nie była w stanie powiedzieć, ale faktycznie budynek znalazłem, powiem wam, jest, ale wewnątrz w stanie opłakanym. Czy ta dusza zabłąkana tu nadal jest? Nie wiem, sprawdzimy to. Dlatego odpalam K2, no i ruszamy. Czy ktoś tutaj jest? Przychodzę w pokoju, przychodzę porozmawiać. Jeżeli jest, proszę podejść do mnie. Nie wiem, jak dostanę się na górne piętro. Już patrzałem przed chwilą tak rąbkiem oka, ale tam zarwały się schody, wszystko zgniło. Czy ktoś tutaj jest? Niech dotknie tego urządzenia, które trzyma w mojej lewej ręce. Patrzcie, stara toaleta. Jesteś w stanie to zrobić? Dobra, może odpalę światło, jakieś zejście chyba do piwnicy. No dobra, odpaliłem światło, tylko powiem wam, patrzę na to wszystko, jak to wygląda. Nie wiem, czy tam do góry się w ogóle dostanę. Tyle po schodach zostało. Demol całkowity. Idę do tej piwnicy. Też tu wszystko zawalone. Może w piwnicy kogoś spotkam. Może ktoś siedzi w piwnicy. Oj, grubo jest. Naprawdę jest grubo. No, piwnica jest interesująca. Czy ktoś tutaj jest? Jeżeli tak, proszę podejść do mnie i dotknij to urządzenie, które trzyma w mojej lewej dłoni. To był jakiś stary piec. Stary piec, który podgrzewał najprawdopodobniej ten budynek. Jest tutaj ktoś? Proszę, dotknij to urządzenie. Podejdź do mnie. Przychodzę w pokoju. Zbutwiałe drzwi, a jestem w starej kotłowni. Dobra, muszę się tam wydostać na zewnątrz, tego już nie będę filmował, nikogo tu nie ma. Spróbuję przebić się na górne piętro. No dobra, powiem wam dziwnymi metodami, ale muszę się tu dostać po tym murku. Mam nadzieję, że nie runę. Tam już powinno być w miarę stabilnie i bezpiecznie. Okej, udało mi się tu dostać. Włączam K2. No nie było łatwo. Stąpanie po tej glebie to jest niesamowicie niebezpieczne. Czy ktoś tutaj jest? Mam nadzieję, że nie zjadę piętro niżej. Jeżeli ktoś tutaj jest, niech dotknie mojego urządzenia, proszę. Stąpam bardzo, bardzo, bardzo delikatnie. Nie bój się mnie. Nie obawiaj się. Patrzcie na tą starą lampę. Podejdź do mnie, proszę. Jesteś tutaj? Powiem wam, na razie cisza, spokój, ale naprawdę mam takie lęki chodzić. Umawiam się z jazdu piętro niżej. Zobaczcie. Ciekawe, czy jeszcze leje się woda, ale nie sądzę. Nie, to już jest tak zastane, że nie ma szans. Proszę, podejdź do mnie, jeżeli tu jesteś, dotknij tego urządzenia. Zostały mi schody na strych, bo wyglądają na stabilne, ale to, co pokonałem tu, to była tragedia. Dobra, próbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie przygód. Jest tutaj ktoś. Tak, idę na strych. Dotknij tego urządzenia, proszę. Wygląda stabilnie. Jest tu sucho, w miarę sucho. Jakieś rupiecie. No może być, że kontaktu żadnego po prostu tutaj nie nawiążę. Będzie to tylko zwykły urbex. Niejednokrotnie już tak miałem. O, ale składnica. Po prostu multum, ale to multum śmieci. Były tutaj składowane, z tego co widać. Tu jest zejście do drugiej części budynku.
Może spróbuję. Oj! Jest tutaj ktoś, tak? Jesteś tutaj? Jest ktoś przede mną. Dziękuję za dotknięcie. Chciałbym z tobą porozmawiać. Przychodzę w pokoju, ale nie chcę tego robić w tym miejscu. Czy jesteś w stanie zejść ze mną niżej? Nie dotykaj tego urządzenia. Dotykasz jednak, tak? Nie wiesz, co to jest. Urządzenie nie zrobi ci żadnej krzywdy. Urządzenie to miernik pola elektromagnetycznego. Po prostu do namierzania. Nie zejdę tędy nigdzie. Nie ma szans. Tam jest jeszcze jedno wejście. Ale jeszcze raz. Jest tu ktoś jeszcze? Jest. Był skok. Możesz to dotknąć jeszcze raz? Tutaj. Tutaj stoisz, tak? Proszę. Chodź ze mną. Chodź ze mną na dół. Porozmawiamy. Schodziłem po tych schodach. Przed chwilą miałem skok. Idziesz za mną? Dotknij to urządzenie, proszę. Jesteś tutaj? No chyba, że już zeszłeś. Jesteś. Tak, tu nie było wtedy żadnych skoków. Możesz jeszcze raz dotknąć? To mocniej, nie bój się. Całą dłonią poproszę. Gdzie stoisz? W którym miejscu? Masz straszne obawy, widzę. Jesteś, jesteś, jesteś tutaj, tak? Słuchaj. Powiedz mi, jesteś w stanie przejść do drugiej połówki tego domu ze mną? Jeżeli tak, ja będę tu szedł. Dotknij tego urządzenia. Wcześniej tu skoków nie było. Jeżeli nastąpi, to mam potwierdzenie. Możesz to zrobić? Śmiało, proszę. Nie bój się. Przychodzę w pokoju też odejdę. Żadnej krzywdy nie mam w planie ci zrobić. No niestety. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gaszę sprzęt. Schodzę na dół, znowu jest niebezpiecznie. Spróbuję dostać się do drugiej części budynku. No dobra, jeszcze tak formalnie odpalę tu K2. Idziesz za mną? Zeszłeś? Chyba nie. Chyba nie, niestety. Jeżeli się namyślisz, proszę, idź ze mną do tej drugiej części tego budynku. Został tam. No dobra, no trudno. No dobra, udało mi się tu dostać. No nie było łatwo. Jeszcze gorzej niż do tamtej części. Widać, że tam mieszkała jedna rodzina, tu druga. Odpalimy może K2. Jesteś tutaj? Dotknij to urządzenie, jeżeli tak. Proszę. Przychodzę w pokoju. Przychodzę tylko porozmawiać. W pokoju też odejdę. Nie bój się. Lodówka. Podejdź do mnie. Nie bój się. Oj, było coś. Jesteś, tak? Znowu ten delikatny skok w tym miejscu. O, to było piękne. Dotknij mocniej, możesz? Proszę. Dotknij całą dłonią. Proszę. Ale tu chłód. Ale ten chłód. Ze względu... Oj, jesteś tutaj. No, powiem wam. Albo byt, z którym nawiązałem kontakt, tam poszedł za mną. Albo mamy z kimś innym jeszcze do czynienia. Proszę bardzo, dziękuję ci za to. Dziękuję ci za to. Prowadzisz mnie, tak? Klimaty. Tu też był jakiś stary piec. Przychodzę porozmawiać, przychodzę w pokoju. Za chwilę wyciągnę inne urządzenia.
do kontaktu z tobą i sobie po prostu odejdę. Muszę odejść. Poszedł za mną czy nie? Bo poszła, bo nie wiem kto to jest. Jakieś legitymacje. I zasłużone. Zasłużona legitymacja, nie wiem o co tu chodzi. Stara kaseta VHS. Nie dotykam w takich miejscach niczego. No proszę, dotknij jeszcze raz. Nie poszedł chyba ze mną. Tam był kontakt świetny. O, jest, 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 jest. No, czyli nie zakończy się to zwykłym urbexem, ale urbex paranormal. O, jesteś tutaj. Jesteś tutaj, tak? Chodzisz ze mną. Dziękuję ci za to. Bardzo mocno ci dziękuję za to. Dobra. Jeszcze została do zrobienia piwnica. Nie wiem, czy się uda tam zejść. Dobra, ja może nie będę wam pokazywał kadłubki, trzymam ją w ręce. To jest to niesamowicie niebezpieczne. To jest po prostu w lesie. Dobra. Może jak będę na dole, to odpalę kamerę. No nie było łatwo, powiem wam, zeszłem, te drzwi popchłem, stęchlizna je rozczaskała. Dobra, jest tutaj ktoś, odpalimy K2. O masakra, nie wiem czy to widzicie, czy nie prześwietla. Stoisz przede mną? Co tak syczy? To jest grane, patrzcie, bardzo dziwnie. Kanwa się zachowuje bardzo dziwnie. To jest grane, no jestem pod ziemią w piwnicy. Co to za anomalie? Jesteś tutaj? Dotykasz mojego urządzenia? Czy chodzisz przede mną? Niewiarygodne. Jestem w grubym szoku. Ale jak dziwnie pulsuje. Ależ tu błota. Nie no. Jeszcze raz. Zacięło się coś. Jesteś tutaj. Prześwietlam wam, ale no zobaczcie tą dyskotekę. Ktoś tutaj jest ewidentnie w tej piwnicy ze mną. Czy możemy wyjść? A dziwny zapach. Potu. Pod mężczyzny. Ale numer. Powiem wam, w nawiedzonym żłobku, gdy byłem z Marią w Gliwicach, poczuli, żeśmy perfumy kobiece. Tu jest. No, że nie możecie tego poczuć. Tu jest pot mężczyzny. Czy to twój zapach czuję? Możesz nie dotykać tego urządzenia? Proszę. No ustała jeszcze przed mną. O jest. Kto tutaj jest? Jest wiązka kabli. Nie ma tu jakiegoś napięcia w tych kablach. Kabla. Tryb samolotowy mam załączony. A to się zrywa. Zaczyna się zrywać. Żeby mi tam ktoś nie opowiadał. Że mi coś czasło. Coś czasło. Stąd czasło. Jakieś zwierzę. Łów mordę. A co to jest? Jakieś pancerne drzwi z włazem. Ciekawe dokąd to prowadzi. No ja też mam tak buty ubłocone. O masakra. Żeby nie było. Ja odstawię wam telefon na bok. Tu coś po prostu w tej piwnicy jest. Dobra. Zostawię telefon tu przy ścianie. Pokażę wam. O tak, kurde, myślałem, że ktoś tam stoi. A to ten biały worek foliowy. Ale teraz ustało. Czyli coś jest za moimi plecami. Dobra, telefon zostawiłem za moimi plecami.
Powiem wam, to jest nienormalne. Przed chwilą wyłączyła mi się kamera. Ty wpływasz na moje urządzenie? To naprawdę było nienormalne. Dobra, idę w kierunku tego telefonu mojego. No, czuję się, jakbym z kimś tutaj był. Dobra, mój telefon jest tu, popatrzcie. Jeżeli by coś ściągało, już by było piękne bicie. No, żywcem po prostu. Teraz nie ma nikogo. Dotknij jeszcze raz to urządzenie. Proszę. I co, jest grane? Jesteś, tak? Czy twoje kroki tu słyszę cały czas? Jeżeli tak, dotknij to urządzenie. Jeżeli twoje kroki tutaj słyszę, proszę. Będę szedł do przodu. Czy twoje kroki tutaj słyszę? Jeżeli tak, dotknij to urządzenie, nie bój się. Dotykałeś, znasz już świetnie. Grubo tu jest. Naprawdę grubo. Dobra, ja wyjdę z tej piwnicy, bo nie czuję się tu komfortowo. Budynek jest leciwy, nie chciałbym, żeby coś zawaliło się na moją głowę. Wyjdziesz za mną? Proszę, wyjdź za mną do góry, pójdziemy sobie porozmawiać i odejdę w pokoju. No, jestem już na zewnątrz, powiem wam. Położyłem zapaloną kamerę w to miejsce, dokładnie w to. Kamera samoczynnie zaczęła odtwarzać materiał, który nagrałem tam na dole. No, jestem w kompletnym szoku. Teraz próbowałem przycisk po prostu przesunąć, żeby rozpocząć nagrywanie. Też był wielki problem. Zresetowałem kamerę. Jesteś tutaj? Teraz działa. O mordę, zostawiłem telefon na dole. Dobra, muszę tam zejść. Dobra, mam już telefon. Możemy porozmawiać? Proszę. O, jest skok. Dziękuję. Dziękuję ci za to. Rozstawię tu w tym pomieszczeniu, jednym lub drugim, urządzenia do kontaktu z tobą. Proszę. Porozmawiajmy. Tylko się zastanawiam, czy zrobić to tutaj, czy tutaj. Może być to pomieszczenie? Wiesz co, nie będę pytał, też nie narzucam. Rozstawiam tu moje urządzenia. Nie zacząłem, popatrzcie, co się wyprawia. Jesteś tutaj, tak? Stoisz przy tym moim urządzeniu? Ale ciary. Możesz dotknąć czegoś innego? Grubo. O, jest grubo. Patrzcie, jestem w biały dzień. Nie spodziewałem się takiego kontaktu. Przyszłeś za mną z tej piwnicy? No, fajnie jest. Dziękuję ci za to. Jesteś tutaj sam? Jeżeli tak, dotknij to urządzenie. Niesamowite to jest. Spodobało ci się? Czy ciebie czułem w piwnicy? Jeżeli tak, dotknij to urządzenie. Ciebie. Okej, dzięki wielkie. Wyjmę jeszcze jedno urządzenie. Spróbujemy porozmawiać. Masz jeszcze ustawione takie piłeczki. Widziałeś, co robię. Możesz dotknąć któryś z tych piłeczek. Są trzy. One się zapalą, nie zrobią ci żadnej krzywdy. Dawno nie miałem takiej jazdy z rempodem. Nie pamiętam już. Dobra, wyciągam SB7. No, aż mnie przymurowało. Wyciągnąłem takie urządzenie z antenką. Spróbuję przez nie z tobą porozmawiać. Powiedz mi,
Kim jesteś? Czy zrozumiałem dobrze? Słowo padło Hubert? Możesz to powtórzyć? Okej, okay. Przestroiłem trochę może moje urządzenie, żeby nam łatwiej było. Proszę. Powiedz, jak masz na imię, jeszcze raz spytam. Jeszcze? Ale mam rozumieć, że nie chcesz tego jeszcze powiedzieć. Tak? Jeszcze? Dobra, okej, okay. Nie ma sprawy, jeszcze. Nie chcesz tego jawić. Co tutaj robisz? Jestem. Dobra, jesteś tutaj, okej. Okay. Co ci się tu wydarzyło, że zostałeś w tym miejscu? Jestem. Słuchaj, ja odłożę jedno z moich urządzeń tam, na to okno. Może będzie ci prościej. Nie będziesz miał takiej tremy ze mną rozmawiać. Okej. To urządzenie zostawiłem w tym miejscu. Masz tutaj kulki dwie, urządzenie, które już dotykałeś. Poczekaj, ja do doktora zobaczę, czy nic się nie stało. Działa, dotykałeś. Masz jeszcze jedną kulkę. Tamtą kulkę w tym miejscu. Spróbuj któryś z nich dotknąć. Nie wiem, czy kamera to obejmie, ale jeżeli będzie dotknięcie, ja powiem. Dlaczego tutaj jesteś? Co jest przyczyną? Nie słyszę cię, mężczyzno. Jesteś mężczyzną ewidentnym. Czy ciebie czułem na dole w piwnicy? I słyszałem twoje kroki? Znowu nie zrozumiałem. Możesz odpowiadać głośniej. To jest tylko prośba. Proszę, przychodzę w pokoju. Czy jesteś sam w tym obiekcie? Tak. Dziękuję za to. Dotknij urządzenia z antenką tamtego. Proszę, jesteś w stanie jeszcze to zrobić? Wychodziło ci świetnie. Podejdź do niego, wystarczy, nie musisz go dotykać w sumie. Podejdź. Mężczyzno, ile masz lat? Znowu nie zrozumiałem. Jesteś w starszym wieku? Tak. Dziękuję. Dziękuję za tą odpowiedź. Krępujesz się ze mną rozmawiać, tak? Tak. Rozumiem to. Nikt nigdy z tobą tu jeszcze nie rozmawiał w ten sposób. Czy już ktoś był? Rozmawiał ktoś z tobą w ten sposób już? Zrozumiałem. Nie. Tak przypuszczałem, że jestem pierwszą osobą, bo budynek jest w stanie no tragicznym. Grozi mu całkowite zawalenie. Dlatego przyszłem, dowiedziałem się, że no coś tu
Tak jest. Chodziło pewnie o ciebie. W jaki sposób tutaj zginąłeś? W jaki sposób tutaj mężczyzno zginąłeś? No nie rozumiem. Słuchaj, może tak ci pomogę. Pobierz energię z moich wszystkich tutaj urządzeń, które tutaj są, do kontaktu ze mną, ale nie pobieraj energii ze mnie, bo nie masz prawa do tego. Proszę, naładuj się energią z moich urządzeń. Tak. Okej. A więc zrób to. A ja spróbuję zadawać ci dalsze pytania. Coś było. Będę cię słyszał, że nabierasz energii tutaj o wiele wyraźniej. W jaki sposób zginąłeś w tym budynku? Jesteś koło mnie po lewej stronie? Nie wiem, kamera tego nie oddaje. Najeżyły mi się teraz włosy na ręce. Czuję ciebie tutaj po lewej stronie. Jesteś tutaj po lewej stronie? To jest niesamowite. Czy stoisz tutaj po lewej stronie? Niewiarygodne. Włosy na rękach jakby elektryzowały się. Na ręce? No, jest to bardzo mocne, powiem ci. Dlatego nie dotykasz tych urządzeń, bo stoisz tutaj. Tak? Tak. Czuję ciebie, Krzysiu. Wyjeżdżający samochód. Mam wrażenie, że widzę cień, ale to był cień samochodu. Jestem bardzo blisko drogi. Mężczyzno, co masz jeszcze mi do powiedzenia? Przejdę dalej. Strasznie wariuje mi tu kamera. Przed chwilą po prostu nie mogłem jej odpalić. Pobierasz energię z tej kamery, tak? Ja jeszcze raz załączam to urządzenie. Spróbujmy jeszcze porozmawiać. Czy pobrałeś energię z mojego urządzenia, które jest tam na oknie? Tak. Okej, dziękuję ci za to. No, to też prosiłem. Pobierz z tych, dotknij któreś z tych urządzeń, które tutaj są. No to urządzenie z antyką kapitalnie dotykałeś. To była rewelacja. Zrób to jeszcze. Ja nie muszę cię prosić. Po prostu zrób to, kiedy tylko chcesz. Dotykaj dowolnie. W jaki sposób przeszłeś na drugą stronę w tym miejscu? Niewiarygodne. Stoisz po lewej stronie w tym gruzowisku koło mnie? Proszę odpowiedz. Tak. Czuję to samo, co czułem tam. Czuję twoją obecność. Włosy na ręce mi się elektryzują. Czemu tak chodzisz za mną? Słuchaj, przejdę na drugą stronę. Tam. Pójdziesz za mną?
Przechodzę na drugą stronę. Proszę, pójdź za mną. Proszę, chodź. Podejdź do mnie. Jesteś w stanie teraz podejść? Te urządzenia nie zrobią ci żadnej krzywdy. Sam widziałeś mężczyznę. W którym miejscu w tym domu zginąłeś? Czy to była piwnica? Bo tam mój miernik no bardzo mocno świecił. Byłeś przy mnie, dotykałeś, chodziłeś koło mnie. Czy to była piwnica? Tak. Dziękuję za tą odpowiedź. Co się w tej piwnicy wydarzyło? No proszę, powiedz śmiało. Wiem, że to krępujące, ciężkie, ale porozmawiamy, ja stąd odejdę. Twoje głosy się nie jeżdżą. Stoisz w tym pomieszczeniu. Czy jakieś urządzenie w piwnicy cię tam zabiło? Tak. Co to było za urządzenie? Czy to był prąd elektryczny? Coś było. Powiedziałeś coś, gdy ja zadałem to pytanie. Możesz powtórzyć? Dobrze to zrozumiałem? Piec? Tak. Czyli byłeś przy piecu i coś się wydarzyło, tak? Z tym piecem. Tak. Udusiłeś się tam czadem? Jakaś inna przyczyna była tego pieca? Idę do siebie. Zobacz, jakie to proste przejść do urządzenia. Znasz to już. Jaka przyczyna była z tym piecem? Czuję twój chłód i twoją obecność tutaj. O, jaka zmiana temperatury. Nie było tak wcześniej. Co z tym piecem się stało? Nie chcesz powiedzieć na to pytanie? Nie krępuj się. Powiedz śmiało. Czekaj, zmienię skanowanie mojego urządzenia. Może w przeciwną stronę. Może będzie miał prościej. Proszę, mów. Dobra, szanuję tę decyzję. Nie chcesz powiedzieć, twoja sprawa. Nie ma sprawy. Ja nie będę nalegał, nie będę naciągał.
jeżeli byś chciał nagle odpowiedź w dowolnej chwili. Ja wystawię jeszcze jedno urządzenie, to wyłączę, spróbuję z tobą też porozmawiać. Na tym urządzeniu kończymy, a ja za chwilę wyciągam drugie. Odpaliłem takie urządzenie, trzyma w mojej ręce. Może przez nie będzie nam łatwiej porozmawiać. Chciałbyś sam od siebie coś do mnie powiedzieć? To proszę, śmiało, mów przez to urządzenie. Dlaczego przyszedłeś? Dlaczego tutaj przyszedłem? Przyszedłem porozmawiać z tobą. Widzę, że przez to urządzenie chyba będzie nam lepiej. Przyszedłem z tobą porozmawiać. Słuchaj, bo przez tamto urządzenie no sporo słów padło. Czy mogę ci w jakiś sposób pomóc? Oj, skok koło mnie. Stoisz koło mnie, tak? Czy mogę ci w jakiś sposób pomóc? Czy mam sobie stąd odejść? Jesteś jeszcze w tym pomieszczeniu? Przejdę może tam. Tą kulkę to ja odpaliłem przed chwilą. Czy jesteś tu? Jesteś, patrzcie. Ja wiem. Patrzcie, co się dzieje, jak na... Prawie, że na czerwono tu zaświeciło. Co wiesz? Starszy mężczyzno, co wiesz? Dotknij któreś z tych urządzeń. Teraz nic. O, jesteś przede mną, tak? Ominąłeś jakoś te moje urządzenia? Nie chcesz ze mną rozmawiać z tego, co widzę. Poczekam jeszcze chwilę i zbieram się stąd. Nie będę ci po prostu przeszkadzał. Może jeszcze kiedyś ciebie odwiedzę. Chciałbyś, żebym tu przybył jeszcze raz? Czy raczej już nie? Nie chcesz mówić. Głupiec. Głupiec? Ja jestem głupiec? Że tak mówię? Nie wiem, jak to odebrać w tym momencie. Czy mówisz to żartobliwie? Czy chcesz mnie obrazić? Jak mam to rozumieć? Odpowiedz. Może to było żartobliwie, ja taki mam odbiór. Dobra. Ja zbieram mój sprzęt. Przejdę jeszcze na drugą stronę. Czy możesz na pożegnanie
dotknąć na przykład tej kulki, która teraz świeci, albo tej, albo tej, albo urządzenia z antenką. Ja odchodzę w pokoju. Nie masz prawa za mną iść. Zostań w tym miejscu. No i cóż mi zostało powiedzieć? No do widzenia. Dziękuję Ci za tą rozmowę. Drodzy widzowie, no i kończę mój materiał w tym momencie. Jak żeście zauważyli, miałem kontakt z człowiekiem, ze starszym panem. No częściowo czegoś się dowiedziałem, częściowo nie. Pan był głupiec, ale przeczuwam, że to było żartobliwie. Nie sądzę, że ten człowiek akurat by chciał mnie obrazić. Zginął w piwnicy. Przy piecu. Czy to był czad, czy wybuch pieca, czy jakaś inna przyczyna, nie wiem. Piec, który tam w piwnicy jest, no ogrzewał najprawdopodobniej te pomieszczenia, no ala centralne ogrzewanie, coś w tym stylu, ale oprócz tego jeszcze były tutaj kominki w niektórych miejscach. No i cóż mi zostało powiedzieć? Jeżeli materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę. Wielkie dzięki za to. Subskrybujcie mój kanał dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują. Zapraszam na moją stronę Patronite'a. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę wpłacać, przelewać mi jakieś drobne pieniążki na moje wyjazdy, nie na sprzęt, po prostu na wyjazdy, na benzynę, na nic więcej, no to serdeczne dzięki już z góry za to. No i uciekam do następnej przygody paranormalnej. A na koniec jeszcze Wam pokażę kawałek tego budynku. A z tej piwnicy wyszedł za mną starszy pan. I sobie żeśmy porozmawiali.